muzułmańska imigracja już przyjęta, żeby nie było mięsa wieprzowego w menu dla dzieci, prawda? Żeby to ustawowo wprowadzić. O. Ci przybysze nie tyle integrują się, nie przyjmują wzorców cywilizacji europejskiej, tylko narzucają własne wzorce. Tak wygląda ta asymilacja. Dziękuję bardzo, tak, panie profesorze, za rozmowę. Pozdrawiam gorąco, bo był to pakiet, tutaj bukiet bardzo ciekawych myśli, przemyśleń na temat współczesnej i teraz tej. No ja również dziękuję. Dziękuję bardzo za przekroczenie linii. Dziękujemy. Pan profesor Tadeusz Marczak, politolog, historyk, był naszym gościem, a już za chwilę u nas serwis informacyjny Wladimir Jenek, który czekam z niecierpliwością. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, zdejdzaj w naszych nasz bandara. Powstańcie z mocy, która zywa. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polski, ta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, donosi jeden z niemieckich dzienników, Franz Timmermans nie będzie zajmować się praworządnością. Powodem mają być zastrzeżenia państw grupy V4. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska. Niemieccy dziennikarze uważają, że nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce załagodzić napięcia między Brukselą a krajami Grupy Wyszehradzkiej. W związku z tym ich zdaniem Franz Timmermans nie będzie się zajmował praworządnością w nowej Komisji Europejskiej. Powodem mają być zastrzeżenia krajów V4, które czują się traktowane jak Europejczycy drugiej kategorii. Zdaniem komentatorów odpowiedzialnym za praworządność mógłby zostać na przykład Łotysz Waldis Dąbrowskis, który byłby przedstawicielem Europy Wschodniej. Poseł PiS Bartosz Kownacki zaznacza, że taka zmiana daje szansę na nowe otwarcie w relacjach z Komisją Europejską. Cała wizyta przyszłej szefowej Komisji Europejskiej pokazała, że jest wola, jest chęć do tego, żeby w inny sposób rozmawiać o tych sprawach, które nas łączą, ale także tych, które nas dzielą. Widać, że jest osobą merytoryczną i widać, że ta decyzja o tym, żeby Franz Timmermans już nie zajmował się sprawami związanymi z praworządnością, bo traktował tą sprawę nie merytorycznie, a politycznie. On chciał na tym zmienić swoją karierę polityczną bez względu na to, jak będą negatywne konsekwencje dla samej Unii Europejskiej. Widać, że wyciągnęła z tego wnioski i chce spokojnego, merytorycznego dialogu. W tym tygodniu przewodnicząca komisji spotkała się z premierem Polski. Rozmowy w Warszawie dotyczyły polskiego kandydata na unijnego komisarza. Szef rządu poinformował, że oficjalnym kandydatem będzie szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa. Zjednoczona Prawica wyprzedza swoich konkurentów politycznych w przygotowaniach do jesiennych wyborów parlamentarnych. Znamy już jedynki na listach w poszczególnych okręgach. Prawo i Sprawiedliwość uzgodniło też pozostałych kandydatów. W najbliższy wtorek zbierze się komitet polityczny, który ma zatwierdzić listy. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz zapewnia, że Zjednoczona Prawica jest bardzo dobrze przygotowana do najbliższych wyborów. Jak dodaje, pierwszym mocnym akordem była konwencja programowa w Katowicach. To był zaczyn do napisania programu naszego. W tej chwili on się finalizuje. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni będziemy mogli go w pełni zaprezentować wyborcom, ale także kończą się dyskusje na temat list pomiędzy liderami trzech partii tworzącymi obóz Zjednoczonej Prawicy. Jedynki pan prezes Kaczyński zaprezentował jako pierwszy. Również myślę, że będziemy awangardą w zaprezentowaniu kompletu kandydatów we wszystkich okręgach. Jak tylko poznamy termin wyborów, który ogłosi pan prezydent, będziemy do nich myślę przygotowani. Opozycja jak cała ta Honden Leyen, proszę Państwa, jest kontynuacją tego, co było, że i ten biskup
Nowoczesna, SLD Wiosna oraz Partia Razem stworzyły lewicowy blok, z kolei PSL chcą tworzyć koalicję polską bezpartyjnych samorządowców, którzy wrzucili już koalicję z ludowcami. Samorządowcy rozmawiają jednak o wspólnym starciu z Watykanem. Ruch Pawła Mówica rozmawiał także z PSL-em, to jednak nie spodobało się niektórym działaczom, którzy opuszczają szeregi ruchu. My mamy tutaj minister obrony Mariusz Błaszczak eliminuje biurokratyczne bariery, które mają ułatwić wstępowanie do wojsk specjalnych. Szef MON podpisał rozporządzenie, na mocy którego kandydaci do wojsk specjalnych będą typowani już na wstępnym etapie służby przygotowawczej. Ponadto wydłużony został termin składania dokumentów przez maturzystów na uczelnie wojskowe. Minister Mariusz Błaszczak poinformował o tym w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, gdzie spotkał się z uczestnikami akcji Wojskowe Wyzwanie. To projekt, który wpisuje się w kampanię rekrutacyjną Został Żołnierzem RP. Jesteśmy na kolejnym etapie naszej drogi. Twoim celem jest spowodowanie, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy chcą związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Zachęcam Słowo wszystkich Boże do przystąpienia do Wojska Polskiego. To naprawdę wielka sprawa. Nosić mundur żołnierza Wojska Polskiego to jest wyróżnienie, to jest również wielki zaszczyt, ale także olbrzymia szansa dla wszystkich. Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowało kampanię Zostanie Żołnierzem Rzeczypospolitej w październiku ubiegłego roku. Jak dotąd chęć wstąpienia do wojska zadeklarowało ponad 17 tysięcy osób, urodzenia, część z nich pełni już służbę. Strażacy apelują do gospodarzy o zaopatrzenie kombajnów i sprzętu rolniczego w gaśnice. W regionach trwają żniwa, upalna pogoda powoduje wzrost zagrożenia pożarowego na polach. Tylko wczoraj strażacy wjeżdżali do prawie 400 pożarów zbóż, słomy do kombajnów, mas ściernisk. Poinformował starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Od początku lipca strażacy gasili ponad 3000 tego typu pożarów, najwięcej w województwach mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. Tutaj z tą przyczyną są wyprawy maszyn, którymi są sprawy tegoroczne lody. Również rolnicy nie pamiętają o tym, aby sprzęt, który zbierają zboża, był wyposażony w trafne gaśnice, w trafne podręczne trafne gaśnice. Pożary te obejmują... Na komputeryzy, na komputeryzy, na komputeryzy, na dzisiaj tutaj mówił, a nie pomimo Boże, Starszy brygadier Paweł Frontczak dodał, że na szczęście do tej pory podczas gaszenia pożarów na polach nikt nie ucierpiał. A teraz relacja z najważniejszych wydarzeń sportowych mijającego tygodnia. Informacje przygotowała redakcja sportowa, a przedstawi je redaktor Łukasz Brzeziński. Rozpoczynamy od piłki nożnej. Wczoraj rozegrane zostały dwa pierwsze mecze drugiej kolejki polskiej ekstraklasy. Zawsze miejscowy górnik mierzył się z Zagłębiem Lubin i wygrał 1-0. Spotkanie nie stało na wysokim poziomie, a dobrych akcji było jak na lekarstwo. Zwycięskiem gola dla Zabrza zdobył w 73 minucie Jesus Jimenez. Bardzo dobrą dyspozycję zaprezentował natomiast poznański Lech, który na własnym stadionie podejmował Wisłę Płock. Kibice zobaczyli w tym meczu aż 4 gole. Wszystkie ogólstwa gospodarzy. Dwa razy na listę strzelców wpisał się Krystian Wittgen, a po jednym trafieniu dorzucili Darko Jeftić oraz Kamil Jeźdźak. Dziś rozegrane zostaną kolejne dwa spotkania drugiej kolejki. Krakowia podejmie Lukę Słódź, a Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Przechodzimy do siatkówki. Reprezentacja Polski. Dziś i jutro rozegra dwa mecze towarzyskie z Holandią. W biało-czerwonych barwach zadebiutuje Wilfredo Leon, który w lipcu 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Obecność Leona w polskiej kadrze to ogromne wzmocnienie. Urodzony w 1993 roku przyjmujący uchodzi bowiem za jednego z czołowych zawodników świata. Polskich siatkarzy za kilka dni czeka jeszcze memoriał Huberta Wagnera, w którym zagrają z Brazylią, Serbią i Finlandią. Natomiast w dniach od 9 do 11 sierpnia biało-czerwoni będą walczyć o olimpijską kwalifikację do Tokio. Rywalami Polaków będą Francja, Słowenia oraz Tunezja.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. 21 minut po 14 zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej liturgią godzin. Proszę, proszę się wyciszyć, proszę się wyciszyć. Prokuratura chce postawić zarzuty szefowi KNF. Zarzuty szefowi KNF z czasów rządów PO-PSL i pięciu jego byłym podwładnym za rzekomy brak nadzoru nad SKOK Wołomin 4 lata temu. Sprawa budzi mnóstwo wątpliwości, bo zarzuty ma usłyszeć na przykład Wojciech Kwaśniak, który za prześwietlanie Wołomina omal nie zapłacił życiem. Ciekawie się zapowiada, ten tekst powstał dzięki darowiznom naszych czytelników. Czytaj, wesprzyj oko. 6 grudnia 2018 na polecenie prokuratury CBA zapukało do drzwi byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka i sześciu podległych mu niegdyś urzędników, w tym byłego wiceprzewodniczącego KNF Wojciecha Kwaśniaka. CBA zatrzymało ich i przywiozło do prokuratury regionalnej w Szczecinie, która chce postawić im zarzuty, jakie prokuratura krajowa po południu tylko lakonicznie informowała, że będą im zgłoszone zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze urzędniczym. Obszerny i skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że zatrzymani w związku z pełnionymi funkcjami KNF w latach 2013-2014 zarządu PO-PSL dopuścili się przestępstw, niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ale w wielkich rozmiarach na szkodę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i depozytariuszy, napisała rano w komunikacie prokuratura krajowa. Radio Conchita.